przy ścianie budynku w rogu rośnie tutaj przyrynnie aktynidia pstrolistna. Wiosną zdobi pięknymi trójkolorowymi liśćmi i mnóstwem drobniutkich białych kwiatów, których zapach jest dosyć intensywny i pachną podobnie jak agryt. A ponieważ rośnie tutaj przy oknie sypialni, dlatego ten zapach wdziera się nam do naszej sypialni. Owocami aktynidii są kiwi. My mamy tylko jedną odmianę. Żeby mogły być owoce kiwi, musi być druga odmiana zapylająca. Ciągle mam zamiar ją kupić. Jak na razie jeszcze nie kupiłam, ale może w końcu jednak się zdecyduję. Ponieważ jest już prawie że trzecia dekada marca, a aktynidia, żeby pięknie rosła i owocowała, wymaga cięcia i to mocnego cięcia. Powinno być przeprowadzone w lutym, ponieważ później cięta płacze, tak jak winorośl oraz wiele innych drzew czy krzewów. Ja tutaj przycinam z okna, stojąc na parapecie, ponieważ jest mi łatwiej i dosięgam tutaj te wyższe pędy. Niecięta dorasta bardzo wysoko. Przycinania wyższych pędów mam sekator na drążku, który bardzo mi tutaj pomaga w pielęgnacji ogrodu.